Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj z Janem Falkowskim, który jest rolnikiem, wynalazcą i chyba jedynym dotychczas w Polsce fachowcem od pyrolizy. Proszę bardzo, panie Janie, czym się pan zajmuje, jeśli chodzi o rolnictwo? Może to na początek tak to załatwimy. Jeśli chodzi o rolnictwo, to nie ma ono ze mną za dużo wspólnego, oprócz tego, że mamy z żoną gospodarstwo agroturystyczne. Mieszkamy w miejscowości Wawrowice. Od kilku lat się zajmujemy tym, ponieważ powierzchnia gospodarstwa jest bardzo mała. Trudno by było z tego wyżyć. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby zagospodarować część pomieszczeń gospodarskich na cele turystyczne i wychodzi nam to nawet nieźle. Jest to jakiś dochód po prostu dla rodziny. A oprócz tego mamy rodzinną firmę, taki mały, można powiedzieć, biznes, którym zajmujemy się ja przede wszystkim od niedawna energią odnawialną w szerokim tego pojęciu, nową technologią w postaci pyrolizy, którą też udoskonalam od kilku lat. A firma nasza od 15 lat praktycznie zajmuje się wyświadczeniem usług dla holenderskich gospodarstw specjalistycznych w branży ogrodnictwo. Jesteśmy, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy jedną z niewielu firm, która się takimi usługami zajmuje. Powiem tylko, że rocznie przez ręce nasze przechodzi około 80% produkcji holenderskich gospodarstw specjalistycznych. To jest przerób cebulek lilii kwiatowych, szczepienie drzewek owocowych, wykrajowanie hiacyntów i szereg innych prac, które nigdy nie zrobi i nie zrobi maszyna. Potrzebne są do tego ręce. Mhm. I to jest właśnie takie, po prostu można powiedzieć, mały patent na wykorzystanie różnicy w sile nabywczej w Holandii, w kraju wysoko rozwiniętym i u nas w Polsce. Przez to dużo część kobiet na naszym terenie, gdzie jest wielkie duże bezrobocie, może mieć sezonową pracę, tak jak w tej chwili pracuje około 100 kobiet, gdzie nie ma ograniczenia wieku, wystarczą zdrowe ręce i oczy zdrowe i każdy może sobie po prostu do swojego budżetu dorobić jakieś pieniądze. Mhm. Dobrze, to teraz skupmy się na hydrolizie, na pirolizie. Tak. Czym jest pyroliza? Powiem tak, pyroliza to jest nic innego jak zgazowanie różnego rodzaju masy, tworzyw sztucznych masy, takiej, gdzie jest minimum 80% suchej masy. Mogą to być wszelkiego rodzaju przewody gumowe, opony samochodowe, wszelkiego rodzaju plastiki, siatki, folie, etc., temu podobne, kapsle, pety, butelki. Może to być również inna masa, na przykład to, co podlega utylizacji. Mamy ciekawy pomysł i doświadczenie z pofermentacyjnym osadem pościekowym, który niebawem będzie takim problemem dla dużych oczyszczalni ścieków, tak, że tam, gdzie nie ma zgazowywania na miejscu, nie ma gazogeneratorów, niestety oczyszczalnie muszą go wywozić na składowiska i za to płacą około 200 zł od tony za wywożenie po prostu odpadu. Mhm. I wpadliśmy na taki pomysł, czy by nie można było urządzenia tego pyrolizera właśnie zrobić tak wszechstronnego, który by mógł służyć po niewielkich przeróbkach i by był urządzeniem uniwersalnym. Otóż przerosło to nasze oczekiwania, a chcę dodać, że nie był to tylko mój pomysł, ponieważ nie jestem inżynierem maszyn budowlanych, nie jestem chemikiem. Tu potrzebna była bardziej wiedza fachowca, a w tym celu poznałem kolegę, inżyniera od budowy maszyn, który znał się po prostu na tym i wspólnie zaczęliśmy to od takiego kroku, że zabrałem go na wycieczkę do Chin, żeby pokazać mu, jak w Chinach, w kraju, gdzie jest na bardzo wysokim poziomie rozwoju, jak to wygląda w Chinach. A ponieważ tam są produkowane pyrolizery bez dostępu tlenu, wielkoprzemysłowe,
mieliśmy po prostu pogląd, jak może wyglądać nasz pirolizer. Powiem tak, byłem swego czasu w Japonii, bo podróżuję dużo po świecie i tam zauważyłem jedno urządzenie, gdzie nie wiedziałem dokładnie, co to jest. Jeszcze w ogóle w głowie mojej nie śniło się takie coś jak pyroliza, ponieważ w ogóle w Polsce było to słowo do niedawna nieznane. Ze względu na to, że nośniki energii nie były takie drogie. Bardzo dużo domów, mieszkań, różnych zakładów pracy była opalana przez olej opałowy, który był po prostu tanim źródłem energii. Zaczęto myśleć, w jaki sposób ten olej opałowy i gaz, propan-butan, te słynne butle, które stoją i tak dalej, zastąpić innym nośnikiem. I od biogazowni po różne inne metody pozyskiwania energii. Także ja nie jestem jakimś, można powiedzieć, wynalazcą, aczkolwiek urządzenie, które mam, jest jedyne, można powiedzieć, swego rodzaju, które pracuje w prototypie, gdzie można mieć gaz. I czyli na wyjściu. Na wyjściu można mieć gaz. To jest po prostu zwykła zasada chemiczna, lekkie frakcje, z których jest zbudowany te łańcuchy wodorowe, które są wodorotlenowe, które są, się spalają, ale ciężkie już nie ulegają spaleniu i można się wykraplają. Wystarczy to przepuścić po prostu przez skraplacz i utrzymujemy cieć pirolityczną, tak ona się fachowo nazywa, niektórzy mogą ją nazwać jakimś olejem napędowym, jakimś ciężkim olejem, nieprawda. Ciężki olej napędowy, czy mazut i tak dalej powstaje w rafinerii, przerobu ropy naftowej, prawda? A tutaj tego nie można na tym etapie nazwać, aczkolwiek to, że jest to ciecz palna, że można ją zużyć do spalania w piecu, do różnych rzeczy i tak dalej, można to oczyścić i ma to właściwości oleju napędowego. Nie można tego nazwać olejem napędowym, gdyż by to podlegało wtedy akcyzie. Można to nazwać po prostu tak, z czego powstało. Powstało to z odpadu i jest to olej z pirolizy. Nie może się nazywać olejem napędowym, ale olejem pirolitycznym. Ale próbowaliście tym olejem napędzać? Tak, oczywiście. Silnik może nie tyle, ponieważ do tego potrzebne by było specjalne oczyszczenie tego z różnych jeszcze substancji takich, które chemicznych, po prostu przefiltrowanie tego, ale w normalnym przystawce do pieca, normalnym do palenia, gdzie mamy zwykłe palniki na zużyty olej opałowy, ten olej na przykład silnikowy i na olej opałowy, bez żadnego problemu, normalnie służy to do palenia. I tu nie było zamysłem naszym tyle, żeby to zrobić na skalę przemysłową, żeby po prostu zająć się jakimiś, nie wiem, mega instalacjami. Nawet w największym zamyśle nie było to. Ideą było takie, ponieważ ja sam we firmie spalamy bardzo dużo w lecie, już nie mówię o zimie w ogóle, w lecie bardzo duże zapotrzebowanie mamy na energię, gdyż musimy cebulki kwiatów, które przywożą nam z Holandii rolnicy do przerobu, musimy je przez kilka miesięcy poddać bardzo wysokiej temperaturze. To jest około 30 stopni w dzień i w nocy. Żeby zapewnić taką temperaturę, to potrzeba do tego niestety albo palić węglem, co jest ryzykowne, gdyż przy węglu uwalniają się niestety dwutlenek węgla różnego rodzaju. Przecież węgiel przy spalaniu ma też 3% siarki, substancje szkodliwe, różnego rodzaju gazy, które mogą zaszkodzić naszym roślinom, mogą po prostu nie dojść. Wobec tego pozostaje albo piec na drzewo, palić drzewem wysokogatunkowym, twardym, lub można zastosować pirolizę. I żeśmy wpadli na taki pomysł, że mamy darmową energię, dlaczego tego nie wykorzystać. Próby przebiegły pomyślnie, aczkolwiek sezon był bardzo krótki i droga od zrobienia prototypu do zrobienia seryjnej produkcji, niestety troszkę ciężar był za wielki, żebym go udźwignął na swoich barkach, ale nie spocząłem na tym. Badania prowadzimy jak Edison z żarówką. Może nie będzie ona świeciła za 1455 razem, czyli 2006, ale w tej chwili po kilkuset próbach wiemy już, jaki odpad, w jakiej najlepiej temperaturze, jaki uzysk można zrobić,
w postaci energii cieplnej, którą z kolei można przerobić na wszystko, bo energia cieplna, ta, która jest na wstępie spalana, ma to do siebie, że ona jest zawracana z powrotem do podgrzewania pirolizera, który może pracować w trybie ciągłym, a nadwyżka tej energii może służyć, no niestety, no ale do różnego rodzaju, to możemy mieć no, do ogrzewania, do czegokolwiek, no po prostu sama z siebie energia. Tak, no to tak po prostu uważam, że w tej dobie, gdzie mamy bardzo duży problem z odpadami, który będzie narastał niemalal, jest to uważam fantastyczne urządzenie. Czyli ktoś, kto chce Wam dostarczyć surowca, to jeszcze Wam płaci za przywiezienie surowca. Może. Tak, to taki jest w zamyśle plan, chociaż my chcemy to zrobić, skomercjalizować to. Co? I byśmy chcieli po prostu nie sami przerabiać ten surowiec, który ktoś nam chce dowieść, czyli ten odpad, można powiedzieć, może nie surowiec, bo to... No to jest odpad. Jako substrat odpad, ma Pan rację. Śmieć. Ale my byśmy chcieli po prostu produkować pod zamówienie, mamy tak bardzo duże zainteresowanie tym, jednakże wymaga to środków na to, żeby stworzyć urządzenie w pełni zautomatyzowane i nie tylko poglądowe, nie tylko prototypowe, które ona w tej chwili działa, ale takie, które będzie pracowało. Do tego nie potrzeba żadnej ustawy, ponieważ mieścimy się normalnie w emisji CO2, w emisji, no znaczy CO2 to my nie produkujemy żadnej, ale w emisji siarki. Wszystkie nasze gazy, które spalamy, które są wytwarzane podczas procesu pirolizyjnie, mieszczą się w ogólnodostępnych normach, także nikt nie może nam zarzucić jakiegoś zanieczyszczania środowiska, że robimy z odpadu powstaje następny odpad. Ponieważ o naszym pomyśle wie Ministerstwo Ochrony Środowiska, wie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, zaraz wystawił nam odpowiednie pozwolenia. Działamy po prostu najuczciwiej, jak tylko to można. Niechby tylko spróbowali kłody pod nogi, to znaczy, że działają przeciwko środowisku. Dokładnie. I powiem skromnie tak, że jak dowiedziałem się o tym, że Narodowy Instytut Naukowy jest... ma patronat nad takim funduszem unijnym GECON, chodzi o innowacyjną gospodarkę po prostu i za zmniejszenie emisji. No to wystąpiłem do takiego właśnie programu GECON wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i z współautorem projektu. I żeśmy wynajęli po prostu firmę ze względu na to, że by opracować biznesplan i założenia do tego trzeba, to już są fachowcy do tego, prawda? I są takie biura, które nam pomogły. Nasz wniosek przeszedł weryfikację merytoryczną. Jesteśmy już praktycznie, można powiedzieć, w tej chwili poza półmetkiem. Czekamy tylko, ponieważ konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia. Czekamy. Czy szanowna komisja przyzna nam jakąś dużą ilość punktów i czy załapiemy się na to, a jest to warunek po prostu, żeby dalej można było rozwinąć to urządzenie i zacząć wdrożyć go do seryjnej produkcji. Mhm. A bardzo, bardzo niewiele potrzeba z tym, że zrobienie dzisiaj takiego prototypu urządzenia za własne pieniądze z obrotu, prawda, jest to dla każdego, by był to wielki ciężar. Ponieważ no, mamy kredyty naprawdę jeszcze na bardzo wysokim oprocentowaniu. Nie łudźmy się, że to są wszystko rzeczy tanie. Na takie posunięcia nie stać u nas nawet Instytutu Polskiej Akademii Nauk, gdyż dużo mądrości i wynalazków w Polsce mogłoby być na wyższym poziomie, gdyby nie ograniczał nas fundusze. Mhm. Liczę w tej chwili, że przy tych nowych rozdaniach, które były przy tych środkach unijnych, po które można sięgnąć, uważam, że ktoś się po prostu tym zainteresuje i zobaczy, na jakim to jest etapie i co z tego przede wszystkim pytanie zasadnicze jest. Co z tego będzie miała gospodarka? To jest, nie chodzi o to, czy Jan Falkowski na tym zarobi, czy nie zarobi. Ja po prostu, to nie było główne założenie. Cel jest taki, jeśli mamy chronić środowisko, to ja mogę pokazać, wyliczyć rachunek ekonomiczny, jak go ochronimy, i co z tego będzie miało społeczeństwo, bo to nie ma być zrobione pirolizer, bo przeciętny zjadacz chyba nawet nie będzie wiedział, co to jest. To ma być urządzenie,
które będzie nie emitowało szkodliwych substancji, a będzie neutralizowało środowisko. Takie jest moje neutralizowało śmieci. Śmieci, no. Tak. A proszę powiedzieć teraz odnośnie tych kwestii patentowych i konstrukcji tego urządzenia. Tak, chciałem powiedzieć tak, ponieważ no, nie można było nawet, żeby się nie ośmieszyć, patentować pyrolizera, ponieważ sam proces pyrolizy jest znany jak świat, no, ma to gdzieś około 200 lat, dlatego no, nie byłoby to w ogóle możliwe, żeby coś z takim pomysłem wyjść. Natomiast wystąpiliśmy i w tej chwili jesteśmy na etapie robienia tak zwanego wzoru użytkowego, zastrzeżonego wzoru. To jest coś takiego, które pozwoli nam, że nikt nigdy nie będzie mógł już takiego urządzenia jak nasze, choćby nawet go kupił, prawda, skonstruować, ponieważ będzie to nasz pomysł intelektualny i on będzie zastrzeżony. Są koledzy, którzy się... Chodzi o to, że nie jest to w urzędzie patentowym, tylko zastrzeżony wzór. Tak, to jest też w urzędzie patentowym, ale nie będzie to patentem. Bo różnica pomiędzy wzorem zastrzeżonym a patentem jest taka, że patent to musi być jedyny swego rodzaju, niepowtarzalny i czegoś takiego nie było i nigdy jeszcze. A ponieważ mówię, nie można przypisać sobie autorstwa pirolizy, ponieważ ma ona wielu autorów od dawien dawna i jako zjawisko, może inaczej, jako fizyczne zjawisko pirolizy jest normalne po prostu i nie można było sobie, można było to inaczej nazwać, ale inaczej by to nie pasowało, bo nie można tego nazwać spalaniem, bo to nie jest spalanie po prostu. Nie. Jeden taki po prostu, jedna jest taka cecha charakterystyczna pirolizy. Powiem tak, jeżeli by wziął na przykład spalił drzewo, I uzyskał z tego jakąś energię, jakąś tam tak. Ileś dżuli. I by te same drzewo wziął, poddał gazyfikacji, gruzie, i gaz, który z tego byśmy uzyskali, by go spalił, to pytanie jest takie, z czego będzie więcej energii? Bo jeśli spalimy drzewo, to już go nie ma. Zostanie tylko czysta energia. Jeśli zgazujemy drzewo, zostanie gaz, który wykorzystamy do napędu silnika, na przykład jak samochody, jak silniki na Holzgas, prawda? On do tego zaczyna, bo w tej chwili już niektórzy wracają, tak zwany słynny silnik Stirlinga. Ale co jeszcze ciekawego, zgazowane drzewo jest niczym innym, tylko tym, który służy dalej do grillowania. No bo przecież drzewo, które służy do grillowania, to jest w większości też po gazyfikacji, co węgiel drzewny używamy, prawda? I mamy dwie rzeczy na raz. Wszystko zależy od tego, jaka jest wartość substratu. Przecież można również węgiel zgazować i mieć własny gaz, nie musielibyśmy importować. Ale problem polega na tym, że nasz węgiel jest bardzo drogi. Jeśli weźmiemy substrat, jeśli ja bym miał na przykład kupować opony samochodowe, powiem tak kolokwialnie, prawda, po to, żeby ich spyrolizować, no to nie byłoby opłacalne, ponieważ to musi być coś, co mnie ktoś musi za to zapłacić, żebym ja pomógł mu problem rozwiązać, prawda. Tutaj substrat musi być całkowicie za darmo. To są tysiące ton dziennych folii śmieci, które są prasowane i zalegają gdzieś tam i ktoś coś z tym na młynie robi, musi to mielić, jakiś regranulat z tego robić i tak dalej. I powiem tak, no właśnie to jest akurat w tej chwili nadszedł czas, gdzie wojny ekonomiczne i surowce są tak wielkim kosztem dla gospodarki, że byśmy sami w Polsce, jak się rozwija problem klimatyczny, jakie Unia Europejska nałożyła restrykcje, jakie kraje wysoko uprzemysłowione na te kraje, które są na mniejszym stopniu zaawansowania, nałożyły normy do wypełnienia. I niestety, jeśli jesteśmy do jakiegoś klubu, żeśmy się zapisali i płacimy składkę członkowską, no niestety no, nikt nas nie zwolni z tego, no, czy chcemy, czy nie chcemy. Nie możemy się oglądać na Chiny, na Amerykę, na gospodarki inne światowe, które po prostu nie podpisały protokołu z Kioto. Myśmy go podpisali, no to znaczy, żeśmy się na to zgodzili. Nie będziemy tutaj dywagować na ten temat, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jedno jest pewne. Zajmuję się również, na marginesie powiem,
energię odnawialną, bo jakby nie było, to pyrolizer również jest jakąś częścią energii odnawialnej. I często w swoich wystąpieniach, jak jestem zapraszany na różnego rodzaju seminaria, konferencje w całej Polsce, prowadzę nawet wykłady dla kilkuset nauczycieli z całej Polski, było u mnie na firmie, przyglądało się instalacji fotowoltaicznej, takiej poglądowej. Ona nie miała, to co jest, to nie miała na celu, żeby jakieś korzyści z tego osiągnąć, ale ona była, ma być do służenia takim wzorem. Jeżeli najpierw cokolwiek wdrożę, najpierw muszę wypróbować sam i sprawdzić, jak to działa. A nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek wie, że energia słoneczna, która dociera do Ziemi, chcę to zaakcentować, dwudniowa emisja energii słonecznej, która dociera do naszej Ziemi, wystarczyłaby na zaspokojenie całej kuli ziemskiej na rok czasu, ale wszystkiego, wszystkich fabryk, mieszkańców, wszystko. Bo to są dzisiaj tak bardzo proste rzeczy do obliczenia, jak droga gwiezdna, jak odległość Ziemi do Słońca, można dokładnie obliczyć. I tak samo można dokładnie obliczyć, jaka jest emisja energii słonecznej. I teraz sobie wyobraźmy jedną rzecz, jeżeli ktoś mówi, że ona jest droga, no ja nie bardzo tego rozumiem, musiałbym mi to wytłumaczyć drukowanymi darami, jak może coś być drogie, co dociera do Ziemi za darmo i nikt jeszcze tego nie opodatkował. Znaczy w Hiszpanii już chcą opodatkować. No czy to opodatkowali nawet, ale panele słoneczne są drogie. Nie, one są adekwatnie tanie, tylko nasze, u nas nie ma lobby energii słonecznej, jest tylko lobby wiatrakowe i brudnej energii. No po prostu, jeżeli ktoś potrafi powiedzieć, że Tauron na przykład buduje góry, jeziora i lasy, no to jeśli takie coś ktoś za pomocą pieniędzy naszych potrafi, za pomocą środków masowego przekazu, telewizji, mówić społeczeństwu, że kopalnia buduje góry, jeziora i lasy, no to ludzie w to uwierzą, bo to słyszeli. Nie? Mhm. Ja po prostu nie mogę jednej rzeczy zrozumieć. Niby jesteśmy państwem prawa, aczkolwiek nie jesteśmy państwem prawa, bo w państwie prawa za ten sam towar musi każdy dostać tą samą cenę. Musi. To jest państwo prawa. I ja udowadniam to na każdym jednym spotkaniu z mędrcami, z wielkimi tego świata, tego kraju, że Polska nie jest państwem prawa. Przykro mi to powiedzieć, no ale takie są fakty. Dam taki przykład. Siedzi obok nas mój sympatyczny kolega Kazik Karput, który, no ja go nie namawiałem, ale myśmy razem widział, że ja mam baterie słoneczne, mam małą elektrownię, malutką. I ponieważ w zamyśle było coś takiego, że energia słoneczna, prąd wytworzony z niej będzie bardzo drogi, spekulacje były, że tam będzie kosztował kilowat złotych 20, później mówi, że złotówkę będzie kosztował, no i że będzie 80 groszy kosztował. W najgorszym przypadku myśmy z Kazikiem pomyśleli, że tak, jak ją zjemy jako prosument, to znaczy, że ten prąd, za który płaciliśmy dzisiaj 70 groszy, to już nie zapłacimy, no to w najgorszym przypadku będzie to przynajmniej tyle, ile sami płacimy, no bo za coś nie zapłacimy. Co się okazało? Że w ubiegłym roku prezydent Komorowski podpisał ustawę tak zwane małe OZE, mały trójpak i nasi władcy zrobili taką ustawę, takie prawo skonstruowali, że to co zje, okej, to się równa temu co kupił, za to, ale tego czego nie zje, nie może dać kotkowi, pieskowi tak jak obiad. Niestety wprowadzi to do sieci za pomocą inteligentnego licznika moja, twoja, ale za to właśnie zakład energetyczny wypłaci nam 80% wartości brudnej energii. I to jest na dzień dzisiejszy 16 groszy. Mam pytanie. Jak to jest możliwe, żeby w państwie prawa przez 4 lata dyskutując cały czas o prawie, o OZE, o wprowadzeniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, kto kogo ograł, kto siedział przy stole, kto te karty rozdawał, jak można było w ogóle śmieć, jak wstydu nie miano, żeby, że, no dobra, rozumiem, gdyby na przykład powiedzieli, to co wprowadzam do sieci, to się równa temu, co biorę tej cenie. Okej, to bym jakoś tam jeszcze potrafił to w logiczny sposób zrozumieć, nie? No bo państwo prawa, no to równość i tak dalej, nie? Ale jak można było osobie, która produkuje czystą energię ekologiczną,
i akurat teraz jej nie zjadła, tylko wprowadziła ją do sieci, żeby następnie ją zjadł, gdzie trzeba było przebudować linii wysokiego napięcia, bo myśmy się wpięli po niskiej stronie, myśmy nikomu nic nie zaszkodzili. Jak można zapłacić 80% wartości tego, co brudas jest? Jaka skala, jaka norma w ogóle obowiązuje? O czym w ogóle jest rozmawiać? Jak można takiego, o takim czym głośno nie mówić? Teraz próbują się włodarze z tego wycofać, bo wiedzą, jaki wstyd po prostu. Nie wiedzą jak. Rozmawiają o wszystkim, aby zaćmić temat, który jest po prostu złe. I nie mogę jeszcze pojąć jednej rzeczy, żeby mi ktoś to po prostu wytłumaczył, że codziennie około 1 000 000 złotych płacimy kary do Unii Europejskiej. To jest dokładnie tam 1 000 000 z kawałkiem za niewypełnienie dyrektywy unijnej z 2010 roku. No i nasi ministrowie mówią, że to jest i tak tanie, bo to będzie 360 milionów złotych kary rocznie, niż byśmy wprowadzili ustawę taką, że nie byłoby skąd wziąć pieniędzy na zapłacenie za ten drogi prąd z energii słonecznej. Nie mogę tego zrozumieć. Przecież jest bardzo proste do wyliczenia i wystarczy siąść z ołówkiem w ręku. Jeśli nie możemy produkować na skalę przemysłową, bo ktoś powie, że to się nie opłaci, że słonko świeci w dzień, a energię potrzebujemy w nocy i będą różne argumenty przedstawiać, nie? No to ja powiem tak, nieważne, że będziemy mieć, może ten prąd będzie droższy, ale on będzie czysty i będzie nasz. Nie będziemy musieli spalać trującego węgla, płacić jakiś tam, dopłacać do kopalni 200 milionów złotych po to, żeby elektorat górniczy nie wyszedł na ulicę. Jest wiele innych sposobów takich i powodów, gdzie by można było, tylko brak woli politycznej. A jeżeli nie ma woli politycznej, no to nie będzie wprowadzona ustawa i możemy tutaj z Kazikiem jeść ten prąd dalej, a to, co nie zjemy, to wprowadzamy do sieci brudasą, a oni nam płacą za to 16 groszy. Się w ogóle nie wstydzą, bo mówią, że mają wstyd przykryty. Przykro o tym mówić, ale takie są fakty. Ale jeszcze sprawiali problemy w ogóle w już podłączeniu. Podłączenie to wyglądało tak, że myśmy z wnioskiem kilka miesięcy jeździli do nich, do Olsztyna, do Torunia. Ode mnie kierownik, który się to sprawą Kazika zajmował. Myśmy po prostu już nie wiedzieli, co zrobić. W pewnym momencie nam powiedziano tak, że jak będziemy jeszcze więcej chodzić, to może być tak, że nas w ogóle nie podłączą. Proszono nas o tym, żeby lepiej być pokornym. I ja nie wytrzymałem już dłużej znoszenia takiego upokorzenia po prostu, że wszystko było przygotowane. A urzędnicy w zakładzie energetycznym co chwila wynajdowali jakiś powód, żeby tylko powiedzieć, że jeszcze musimy zabezpieczenia stworzyć, jeszcze tak, jeszcze to. I albo udawali, że nic nie wiedzą, aczkolwiek niektórzy mówili, że oni naprawdę nie wiedzą, jak to zrobić, bo jakąś ustawę ktoś wprowadził, a nie powiedział, jak mają to zrobić. Chociaż liczniki inteligentne, tak się na nich mówi, to są liczniki dwukierunkowe, gdzie prąd płynie w dwóch kierunkach. Ten, co ja wprowadzam, ten, który odbieram, są znane od dawna i oni wiedzieli o tym, jak to zrobić. I zostałem zaproszony na konferencję do Olsztyna, do hotelu Omega. To właśnie było o wykorzystaniu energii odnawialnej. Było tam bardzo dużo gości zaproszonych, ministrów, posłów i nawet chyba bodajże był premier. I tak przy dyskusji, która się... Znaczy jeden z byłych premierów. Jeden z byłych premierów, tak. Przepraszam. Tak, dokładnie. Jeden z byłych premierów był. I tak pięknie opowiadano, chociaż on był bardzo za tą energię odnawialną i tak dalej, ale siedzieli tam firmy, które zajmują się w sposób, nie wiem, taki przemysłowy, biogazowniami. I podczas dyskusji no, musiałem zabrać głos ze względu na to, że jak człowiek zapłaci, jakiś kupi karnet, czy tam jakiś bilet kupi wstępu, no to grzechem by było po prostu nie zabrać głosu. I zapytałem się właśnie osób, które tam były, gości zaproszonych, ekspertów, ponieważ było to nagrywane przez telewizję Olsztyn. Jak to właśnie się dzieje, że z tą energią, że tak ciężko się podłączyć do sieci, jakie to prawo to reguluje, żeby to, co jest praktycznie w zasięgu ręki, żeby chodzić, prosić pana, a pan mówi nie mogę, nie muszę, ja będę chciał. I powiedziałem, mówię, że o czym my tu w ogóle rozmawiamy, mówię, u nas nigdy nie wejdzie ustawa o tym, żeby korzystać z tego, co mamy, dane jest nam za darmo, ponieważ technologia technologią, a prawo prawem, nie? A rzeczywistość rzeczywistością. Rzeczywistością jest rzeczywistością, tak się stało i powiem szczerze, że po cichu tak oskarżyłem się byłemu premierowi
na sytuację i powiedział, że to sprawę załatwi. I stało się tak, jak się stało, że dokładnie ja nie wierzyłem po prostu w to, że jest taka moc władzy, ale fakt był fakty. Na drugi dzień o godzinie 8 rano z zakładu energetycznego przyjechał samochód z zamontowaniem licznika dwukierunkowego dla Kazika. Została podpisana umowa dosłownie, aczkolwiek to też nie rozwiązało problemów, ponieważ w międzyczasie różne firmy hosztaplerskie, które przyjeżdżają do mieszkańców, wchodzą i tak jak ta reklama mówi, babciu, zakład energetyczny, mamy tańszy prąd. Tak. W międzyczasie Kazimierz podpisał umowę z centrum energetycznym, to nie ma nic związane z energią. Może to jest jakaś córka energii i tak dalej, bo to są firmy znaczy, powiązane. Chodzi o przesył. O przesył, tak. Tak. I przez cały rok do tej chwili naliczają mu prognozowane rachunki, bo mają takie jest prawo, że mogą prognozy wziąć, nie? I Kazimierz niczego nieświadomy podpisał umowę i nie idzie tej umowy tak. Co prawda ona została już w tej chwili rozwiązana, rada, ale niestety no, całe szczęście można powiedzieć tak. Na drugi dzień, jak został podłączony do sieci, to po jednej stronie płacił za ten prąd przez cały rok, można powiedzieć, faktury przysyłano. Umowa była tak skonstruowana, że rzeczywiście no, zerwanie jej, mógł ją zerwać, prawda? Ale każda umowa właśnie jest tak skonstruowana, że ona tam powodowała jakieś kary umowne i musiałby zapłacić te, tam ileś tam, ten cały rok praktycznie można powiedzieć, tak. I wtedy może zerwać. No, no, normalne, tak u nas to funkcjonuje. I żeśmy jakoś tam Kazik z pokorą to przyjął, to, ale zakład energetyczny, ponieważ ten prąd był do sieci wprowadzany za cały rok, to prawda, te śmieszne pieniądze, te 16 groszy, ale zapłacił to te parę groszy Kazikowi, no to jakoś tak, bo ten prąd jednak został przez kogoś skonsumowany, prawda? On był gdzieś na liście odnotowany, nie? Ja osobiście na drugi dzień podziękowałem byłem premierowi za wstawiennictwo, bo tak trzeba byłoby to ująć. Ale to nie na tym polega życie, żeby... Bo to powinno być normalne. Buduję sobie coś, co generuje prąd i idę i sprzedaję. No, ale oczywiście opór materii jest taki, że no przecież biznesu sobie nie, tak. Nie odejmą. Dokładnie. No i tak to było. I mnie i tak dalej to nie przeraziło. I tak mnie to nie przeraziło. I czekałem po prostu z pokorą w tym roku na prosumenta. Taki program, który miał wejść. No ale niestety okazało się to, że to jest tak zwana ziemia obiecana. Taki film był kiedyś o tym, jak Polska była blisko, coraz bliżej, był też coś podobnego. I przypomina mi to właśnie takie filmy z tej epoki. Powiem więcej. Dzisiaj to już wiem, że ta ustawa wejdzie niedługo, może za rok, ale ona wejdzie tylko dlatego, że musi wejść, ale ona będzie do niczego. To ona jest, to jest z góry zaplanowane, żeby weszła, bo ktoś nakazał, ale ona będzie do kosza. Zepsuta będzie. Zepsuta będzie. Ponieważ no niestety, ale lobby innych źródeł energii jest tak wielkie i tak silne, że nie pozwoli ze sobą konkurować energii słonecznej, bo mimo to ona jest no, tak ekologicznej energii jak słoneczna, to nie ma. Wiatrowa może też jest, ktoś powie, oczywiście jest też ekologiczna, ale wpływ na środowisko potężnych farm wiatrowych, bo farmy to są drobiowe, a wiatrowe są farmy. I jak ktoś widział, jak wyglądają, na przykład najechać nad morze u nas te parki przemysłowe, no to nie wiem, czy to jest wkomponowane w polskie, w naszą krajobraz, nie wiem, nie będę na te pytania odpowiadał, bo niech ktoś odpowie. No to jeszcze temat tych biogazowni z kukurydzy. Powiem tak, właśnie na tej konferencji byli przedstawiciele niemieckiej firmy, która zajmuje się budową biogazowni. I zapytałem się wszystkich obecnych, czy zna ktoś jakąś biogazownię w Polsce, która przynosi zysk. Bo może jest, a ja nie znam takiej. Powiedziałem, że wszystkie, które zostały wybudowane na substracie z kukurydzy, no i przy tych certyfikatach zielonych, nie, no, są deficyty. No, straty przynoszą. Tak, tak, co na deficycie. Otóż na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi i zapytałem się, jaki jest sens, żeby biogazownia jako substrat główny miała kukurydzę, gdzie tona kiszonki kosztuje 200 zł, tak? A energia elektryczna uzyskana z 1 MW kosztuje 180 zł. Znaczy, ale tona to jest 1 MW? No tak, bo tak się tam tak przeliczało to. No. Tak? I mówię, jak to jest? Mówię, no bo
To może przeliczyć, może nie jest dokładnie taki, że tona to jest megawat, bo megawat to jest 1000 kW, ale chodziło o to, że zielone certyfikaty, które są do dnia dzisiejszego, miały rozwiązać problem, że to, co jest produkowane, tak zwana ta energia bierna, ta, która zużywamy, bo energia, jak ktoś by chciał rozszyfrować rachunek za energię elektryczną, to na pewno mu się nie uda, bo to jest wyższa szkoła jazdy. Tak. Ale tam jest kilka takich danych, które mogą człowieka zastanowić, między innymi. Energia bierna i czynna, która jest? No, co to jest czynna, co to jest bierna? Wystarczyło w literaturę popatrzeć. Sinus fit, takie sprawy. Dokładnie, ale tam jest jeszcze wiele, wiele innych opłat przesyłowych, zmienna stała, nocna, dzienna. Mhm. I jeszcze jest kilka takich punktów, które musimy płacić. Mianowicie, jeśli na przykład zakład energetyczny nalicza nam taką karę za tych, którzy na przykład nie płacą za prąd, a z niego korzystają. No to też jest. Na przykład zakład nam nalicza taką opłatę, gdzie kredyt własny, który ma na własną działalność, odsetki od tego kredytu też obciążają nas, o czym też nie wiem. To są fakty, bo to można sprawdzić. Jakby się ktoś przyjrzał tym wszystkim 12 pozycjom, które są w rachunku, tak to dokładnie wygląda. Ale powiem tak, jeśli chodzi o te biogazownie i o te certyfikaty zielone, no to jest tak, można powiedzieć, dziwna sprawa, której należy, niedługo się na pewno ktoś temu przyjrzy, czy NIK, czy coś, w jaki sposób odbywa się handel tymi certyfikatami. Otóż w obrocie takim, można powiedzieć, rynkowym, ten zielony certyfikat, to jest ten ekologiczny, on kosztował, jest wart na poziomie około 300 zł za megawattogodzinę. Ale cena giełdowa tego, jak ktoś naprodukował tego prądu dużo z farm wiatrowych, jest na poziomie 190 zł. I teraz na przykład firmy, które tym handlują, to są zazwyczaj córki naszych firm dystrybutorów tej energii. Enea, Energa, Tauron, PGE i tamtych Vattenfall i innych. I otóż sobie, proszę sobie to wyobrazić, jak to ten system tych certyfikatów działa. Matka na przykład ma prawo kupić sobie poza giełdą, w obrocie pozagiełdowym, jakąś tam część certyfikatów. Ona nie kupi sobie na przykład z wolnego obrotu po 190 zł, bo wtedy, jakby kupiła tanio, to musiałaby duży podatek dochodowy zapłacić. To se kupi od córki po 290 zł. No, po to, żeby zbilansować. Oczywiście! I to są fakty. Na ten temat warto by było odsłuchać. Prosiłem kolegów swoich tam, na przykład z telewizji, tak zwany raport Pelikana jest, który pięknie to odzwierciedla i mówi, na jakiej to zasadzie odbywa się handel u nas energią. Ale no niestety wszyscy odmówili, żeby opublikować ten raport ze względów takich, że no, praca jest największym dobrem dzisiaj i ciężko o dobrą pracę. I ja poniekąd rozumiem to, dlatego też nie chciałbym, żeby czasem mi się coś złego może nie stało, też na ten temat nie mówić, bo to są już wyższa szkoła jazdy. Dobrze, to wróćmy do pyrolizera. Udostępnia Pan tak za darmo pewne informacje na ten temat. Tak. Co to za dokumentacja techniczna? Przepraszam, to może nie dokumentacja, ale wszystkie osoby, które gdzieś na YouTubie znajdą film i widzą, czytają opis w języka, bo to jest przetłumaczone na język angielski, co można spyrolizować, jaki odpad można poddać procesowi, żeby zmniejszyć jego masę. Już nie chodzi tylko o same odzysk energii, ale nowy pomysł, który się zrodził całkowicie przypadkowo, jest to właśnie zmniejszenie masy pofermentacyjnych odpadów z oczyszczalni ścieków. Tak. Tak. Otóż udało nam się przy takiej próbie, która była niedawno robiona, zmniejszyć masę o 50%. I pod tym kątem, żeśmy w tej chwili pyrolizer, malutkie przeróbki żeśmy zrobili przy nim,
W przyszłym tygodniu mamy próbę generalną dla bardzo dużej firmy, która po prostu powiedziała, że gdy zobaczą to na własne oczy, jak ich odpad, ten, który, za który oni muszą płacić, jak go wywożą, bo do niedawna jeszcze bardzo dużo tego odpadu sprzedawano do szkół, może nie tyle sprzedawano, dawano za darmo do szkółek leśnych, ponieważ no jakby nie było drzewka leśne, tak, jest to nawóz. Ale, bo tam są metale ciężkie różne, prawda, i tak dalej, ale drzewka nie przeszkadzają. Oczywiście. No ale niestety, no, nie można tego w nieskończoność, no i te szkółki się nasycili, po prostu więcej tego nie biorą. Mhm. Bo niedługo by banany rosły na tych drzewach, na tym podłożu. I wpadł na taki pomysł, to są prezesi dużych oczyszczalni ścieków, że powiedzieli tak, jeżeli te urządzenie, nasze oczekiwania zostaną spełnione, jak zobaczymy to na własne oczy, że wsad, który włożymy, w tym czasie tam zjemy sobie jakiś lunch, wypijemy jakąś kawę, popatrzymy w ciągu godzin, zobaczymy ten proces i otworzymy urządzenie, zobaczymy, ile zostało po pirolizie i o ile została masa tego zmniejszona, to wtedy będziemy wiedzieć dopiero, jaka wartość to przedstawia i jak, i ile tego i jakiej dużej mocy zamawiamy. Mhm. I tak powiedział praktycznie, można powiedzieć, każdy, który był tym zainteresowany. Musi to zobaczyć. A ponieważ dla nas już to nie jest nic ciekawego, bo myśmy już z tym badanie zrobili, chcemy po prostu tylko to upublicznić. No prawda, bo to są rzeczy naprawdę nowe i niestety u nas jest tak, zresztą to jest ogólnie tak przyjęte, żeby nauczyć się czytać i pisać, trzeba chodzić do szkoły. Choć są tacy geniusze, którzy nie chodzą do szkoły i umieją czytać i pisać, ale jest to bardzo mała garstka, prawda, ludzi. Ja również sam nigdy nie pójdę na przykład do kogoś z czymś, czego sam nie wypróbowałem, bo mogę się po prostu przewieźć, no, bardzo prosto na obliczeniach, na argumentach. Jak ja wiem na przykład, że ja mam ileś tam kilowatów paneli fotowoltaicznych, które tam są już około 2 lat, to jak mnie ktoś zada pytanie, ile jeden kilowat paneli wyprodukuje prądu przez rok, no to ja już wiem dokładnie. Ja już mu nie będę bajek opowiadał, bo ja to sprawdziłem, prawda? Ale gdy nie sprawdzę sam, to mogę tylko powielać prawdziwe bądź nieprawdziwe, bądź zbliżone z prawdą informacje, które gdzieś usłyszałem, i będę przekazywał, prawda? Dlatego to są rzeczy bardzo ważne, ponieważ jest to rzecz nowa. Tego mało kto, powiem jeszcze raz, jeszcze nikt tego nawet na pomysł taki nie wpadł, żeby można było to spiralizować, nie? Już pomijając to, na czym to polega, jakiej temperaturze to poddać i tak dalej. Ten patent to może być nie raczej urządzenie, prawda? Ale pomysł. Pomysł też może być patentem. W jaki sposób, co zastosować, takiego, jaką temperaturę zastosować, ile powietrza do tego dobrać, żeby coś zrobiło się po prostu bardzo suchą masą, która jest pozbawiona już praktycznie, można powiedzieć, wszystkiego i wtedy możemy to, oczywiście wtedy tak, możemy to gdzieś jeszcze tam wywieźć na coś, ale to już nie tonę, tylko 500 kg, nie 1000 ton, tylko 500 ton, prawda? Koszty składowania będą o 50% mniejsze. Czyli z takiej masy odpadów tych biologicznych, tak, po pyrolizie mamy jakieś paliwo ciekłe plus gaz, tak, palny, tak, plus te odpady w 50%. Tak, tak. A na przykład z opon ile zostaje? Też 50%, powiem szczerze, około zostaje tak. No lekkie frakcje to wystarczą do spalenia, to wystarczą do powrotu po to, żeby go podgrzewać, żeby pracował. Pozostałe ciężkie frakcje, wszystkie się wykraplają i następnie zostaje ten, można powiedzieć, to dokładnie koksik taki. Tak by trzeba to nazwać. Ale ten koksik też się nadaje. A to jest czysto chemiczny węgiel do spalenia. Także nie ma praktycznie odpadu żadnego. O ile nie można spalić w ogóle oponu, no bo nie da się tego spalić. Spala to cementownie, ale no niestety, no nie wiem, czy ktoś wie o tym, ale cementownie, które spalają, czy tam jako do asfaltu jest dodawane opony, mają potężne filtry do wyłapywania po prostu tych substancji smolistych, nie? Bo to jest niemożliwość, nie chce ktoś zobaczyć, co się dzieje, jak się guma zapali, prawda?
A na filmie widać bardzo prosto, że nie ma żadnego dymu przy pirolizie, ponieważ to nie jest spalanie. Mhm. I tylko, mówię, gdy zostanie poddana bardzo wysokiej temperaturze, prawda, to wtedy no, nie może być dostępu tlenu, bo by nastąpił samozapłon i by rozsadził. I dlatego nasza pyroliza jest z ograniczonym dostępem tlenu i w kontrolowanej, i w niskiej temperaturze. I jeśli ktoś zna jeszcze jedno takie urządzenie, pyrolizę nisko temperaturą i z ograniczonym dostępem tlenu, to chętnie bym się przyjrzał na niego i zobaczył, jak to wygląda. Mhm. Ja takowego nie znam, aczkolwiek nie będę mówił nigdy nie będę mówił, że nikt tego nie ma, bo po prostu nikt niczego jeszcze do końca, może ktoś coś skonstruował, może coś podobnego, może się bawią w coś takiego i może gdzieś jest, a ja powiem zawsze skromnie, z pokorą, ale ja tego nie znam. Mhm. Niska temperatura to znaczy? No bo to jest w temperaturze 30 stopni. Mhm. Dlatego mówimy, to jest dosłownie tak, jakbyśmy mogli podglądać w piekarniku, wystarczy coś piec, prawda? I tam jest tam w 250 stopniach, pieczemy kaczkę na przykład, nie? No. I możemy otwierać ten piekarnik i przyglądać się, czy ona się spaliła, czy się nie spaliła. Ja mówię o takiej temperaturze, która jest po prostu dla nas do wyobraźni, na oko, do sprawdzenia, prawda? Gdzie są dwa termometry, na filmie jest to bardzo ładnie pokazane, temperatura wewnątrz pirolizera, jaka jest. To jest temperatura od 250 do 350 stopni. Naprawdę w takiej temperaturze z ograniczonym dostępem tlenu następuje piękna reakcja i unieszkodliwianie odpadów. Mhm. Czy coś jeszcze na koniec? Jakieś... Ja liczę na to, że Gekon, który zostanie, konkurs, który zostanie rozstrzygnięty, przyniesie nam po prostu no, jakąś nagrodę w postaci dotacji do skonstruowania, do przeprowadzenia jeszcze szeregu badań nad rzeczami, którymi w tej chwili myślimy, ale wymagałoby to niestety jeszcze troszeczkę pieniążków na to, żeby sprawdzić, co jeszcze, bo jest jeszcze wiele, wiele rzeczy, które naprawdę nas otaczają, które są naprawdę zawalowiskiem, można powiedzieć, wręcz odwrotnie utrudniają nam życie, a można by było się w ich bardzo, bardzo taki no, ekologiczny sposób pozbyć. I gdy nas nasza nauka doceni pomysł mój i kolegów moich, będę, no po prostu zmotywuje mnie to do takiego działania, że warto jest po prostu. Czekam jeszcze, bo to dosłownie miesiąc czasu wystarczy i wtedy wszystko będzie wiadomo. A gdy już otrzymamy to, to do wdrożenia do produkcji seryjnej lub na skalę komercyjną, zrobienia takiego urządzenia, które będzie można po prostu sprzedawać się wzory użytkowe, bo mamy na to bardzo dużo zapytań, ale nie chcę wcześniej obiecać i mówić o czymś, co do końca, tak jakby można powiedzieć, jeszcze nie jest zrealizowane. Zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.